znajdowały się na terenie powiatu słupskiego w dzisiejszych granicach, no bo oczywiście powiat przedwojenny, czy jeszcze w XIX wieku, kiedy dochodziło do zmian granic, no było to troszeczkę inne. Przyjęliśmy obecne granice powiatu słupskiego. No oczywiście nie są to wszystkie obiekty. Trudno nawet określić, ile tych obiektów tak naprawdę było do 1945 roku. To są te, które no, na powiedzmy koniec roku 2011 znałem, wiedziałem o nich. Ale no cóż, na pewno nie są wszystkie. Już właśnie po wydaniu książki pojawiły się wiadomości o nowych obiektach. Zresztą mam nadzieję, że właśnie dzięki wydaniu tej książki, kiedy dotrze ona do miłośników, pasjonatów historii, to będzie można poszerzyć krąg zainteresowanych i być może pojawią się wiadomości o nowych pomnikach, o których ktoś gdzieś wie, ktoś ma może zdjęcie jakieś stare, o których ja jeszcze nie wiedział. Książka składa się z dwóch części. Pierwszej opisowej i drugiej będącej katalogiem. Ta część opisowa jest chyba najistotniejsza dla tych wszystkich, którzy interesują się historią naszego regionu. Ponieważ tam no, próbuję dokonać pewnej systematyzacji, interpretacji, określenia tego, co się nazywa naukowo programem ideowym, programem artystycznym. Czyli mówiąc bardziej po prostu, co ten zabytek może powiedzieć nam, którzy oglądamy. Jego zdjęcie, jeśli się nie zachował, ten obiekt, jeżeli się zachował, albo przynajmniej jego szczątki, bo często to jest na przykład no, goła podstawa, bez niczego więcej, no, chociażby Barcinie. Ale nawet taka goła podstawa wiele przecież mówi o ludziach, którzy tu mieszkali, mieszkają, bo przecież nasz region, można powiedzieć, że właśnie gdzieś od początku XX wieku przeżył jakby trzy dosyć różne okresy. To znaczy najpierw okres niemiecki, gdzie o te pomniki dbano, bo to były ich pomniki, ich bliskich, ich krewnych, ich dziadków.